Ja nie wiem w ogóle, czemu mam takie jakieś szczęście w życiu. Powiecie, ogromne pieniądze były na tych K-dropach, a nigdy się tego nie reklamowało. Nawet jak prowadziłem tę konferencję FAME, to sobie zastrzegłem w kontrakcie, że z moich ust nie padnie reklama żadnego sponsora, bo nie podpisuję się pod nimi. I zawsze musiał czytać Hubert albo inny prowadzący, a nawet jak prowadziłem te face to face, nie, cage, to wtedy nikt nie czytał. Wtedy po prostu na belkach było, bo ja sobie zastrzegłem, że nie będę o tym w ogóle namawiał i gadał. I też mi wyszło po latach na dobre. No ale pytanie, czy wyszło mi na dobre? Może miałbym 10 milionów więcej. A według mnie wyjdzie tak, że ci wszyscy, którzy to reklamowali, to się śmieją teraz, nie? Z tych, którzy nie reklamowali, bo są bogatsi, nie? Taka to sprawiedliwość życiowa. Więc pytanie, czy na koniec końców moralność się opłaca w życiu? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Loterii nie zrobiłem, jestem kilka milionów do tyłu. K-dropów nie reklamowałem, jestem, podejrzewam, pewnie też ponad milion do tyłu, bo pewnie ile oni tam płacili? Pewnie takim streamerom jak ja, to bym dostał pewnie ze 100 koła za odcinek. Albo na live bym teraz o. Co godzinkę otwieranie skrzyneczek, nie? I 100 tysięcy. Ej, to się w ogóle nie opłacało, nie? Te skrzynki. To nawet się z wyświetleń nie zwracało z YouTube'a. Strasznie to drogie było, pamiętam. Z 20 skrzynek to jeszcze 20 kluczy trzeba było kupić. I wyświetlenia nawet na YouTubie to nie zwracały tego. No chyba, że się coś wylosowało dobrego. No i pamiętam, później właśnie powstały jakieś te strony, które się nie robiło w CS-ie, tylko że właśnie na jakiejś osobnej stronie i tam już chyba były podkręcane i sam mu tam przodobał w reklamowaniu tych stron. Właśnie, widzicie? Bo taki jest świat. Zobaczcie, koniec końców to ja będę f***. Koniec końców to ja będę f***. Konopa teraz będą ci wszyscy streamerzy. Wszyscy, co reklamowali to, nie? No i popatrzcie sobie nawet na taki przykład Buddy. Jak jest mocny fanbase, to oni także. Nawet jeżeli coś było z tymi podatkami, to kupił dom dla powodzian. Wincy zrobił. Synek, kto tyle dołu? Kto tyle dołu, synek, nie? I każdy streamer ma trochę takich ultrasów. Każdy twórca. No będą tego Konopa pewnie teraz cisnąć, nie? Tak mi się wydaje. Chociaż na razie tego nie widać po łapkach. Łapki ma ładne. Tylko pytanie coś też, co robią ci streamerzy, czy na przykład Bungie, czy Benji na przykład powie, nie no dobra, trochę racji on ma, czy na przykład będą twardo zaparte, że nie trzeba zarabiać skrzynka. I wiecie, to jest tak, i będą tak sączyć narrację, nie, że a, czyli na przykład, jakie oni ułożą narrację? A zakłady bukmacherskie to to samo. Na przykład. Jakie są już na przykład, na pewno już są jakieś trzy narracje wrzucane. O, na pewno jest jedna narracja. A Konop też, jak miał 12 lat, to robił skrzynki, czy tam ruletki. To jest jedna narracja, już ją widziałem w internecie. No druga to wiadomo. Że pracował w kasynie. Mówicie, że pazerny dwa razy traci. No ja wiem. No zobaczcie, okej, z tymi loteriami, no to jedynie Budda teraz ma problemy, ale to ma problemy o inne rzeczy. O to, co się działo po chyba loteriach bardziej. Natomiast cała ta reszta, co zrobiła te loterie, jest do przodu kilka milionów. Teraz tak naprawdę te kilka milionów mogą sobie poinwestować i mieć na przykład lepsze produkcje od tych youtuberów, którzy nie robili tego, nie? Tylko, że wydadzą wszystko na jakieś koszulę Louis Vuitton i tak dalej, nie? Więc to trzeba jeszcze pamiętać, że większość tych youtuberów jest ostro z umyśle. I oni kupują kurtki i myślą wtedy, że są fajniejsi, a tak naprawdę są jeszcze większymi no ale, no zobaczymy, zobaczymy. Czyli na przykład ci, którzy wyciągnęli kilka milionów z K-dropa, bekną za to? Pewnie nie. Ja obstawiam, że nie. Bo zobaczcie, ci youtuberzy pozarabiają więcej, a oni na przykład ja znam takich youtuberów, co przecież podejrzewam kilka baniek. Sylwek, a ty co inwestujesz? Ostatnio inwestowałem w Nvidię, sporo zarobiłem, akcje Nvidii, nie? Ale później spadło do 130 i tak mówię, a może kupię znowu? Ale mówię, a poczekam, aż spadnie do 125. A znowu wskoczyło na 138, nie? Więc trochę żałuję, że znowu nie kupiłem, bo byłbym znowu bardzo dużo do przodu. Ale na spokojnie, nie? Widzicie, ja właśnie nie potrafię tak kombinować. Ci, co najwięcej zarabiają, są tacy kombinatorzy, że oni tutaj spółkę, tam spółkę, a ja jednoosobowa działalność gospodarcza, jak taki Pokémon, nie? Se prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, liniówkę se opłacę, taki naprawdę najmniej ogarnięty gość. I wiecie, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Że ja, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą,
Mam więcej pieniędzy niż ci, którzy tak kombinują. Bo oni to wiecie, tutaj 70% tutaj sobie kupią kurtkę za 50 tysięcy, a ja co sobie kupię? Hamburgera z tym, z wege kotletem na Uber Eats. I to są moje zakupy, nie? No zaszalałem w tym roku, kupiłem kilka koszulek takich, o, takich samych. Ciekawe, ile na przykład ten właściciel tego Keydropa zarobił na tym całym procederze, nie? Głównie właśnie w Polsce się promował, bo znalazł tych właśnie tych streamerów, co cisnęli, co pozwalali. Pewnie no milioner to na pewno, ale podejrzewam, że może setki milionów. Podejrzewam, że jedyną osobą, która się odniesie tak porządnie, to chyba Zebo, no bo on robi w komentarii, a reszta to powie, no, bla, bla, bla. No zaraz zobaczymy, bo już pewnie jakieś osoby się podnosiły. No zobaczcie, ale to też jest karma w życiu, bo tak. Ten niby tak wygrywał, tyle zarobił na takiej dropie, ale plecy pękły i tyle, nie? Ja wolę mieć mniej pieniążków, ale plecy całe. To i pompki mogę zrobić. Reklamy na streamie w Atachy. Coca-Cola jest niedobra. No i co ja wam na to powiedzieć? No taka jest branża ta tutaj, influencerska w Polsce. Ale koniec końców oni sobie pojadą na wakacje, a ja do lasu. I tak to jest. No to pewnie ja bym dostawał z 70, 80, może 100. To w rok bym miał, że sobie na przykład teraz odpalam tutaj na YouTubie, a se zakręcę. I 100 tysięcy miesięcznie, to 1 200 000 bym był do przodu. Bo jednak wiecie, tam ci, którzy mieli po 3 tysiące, dostawali po 30, 50, a my tu mamy po 30 tysięcy. Powiem wam, według mnie oni się będą z tego śmiać. Co jest najważniejsze dla większości influencerów? Pieniądze. Więc jeżeli oni mają, to oni nie robią w branży komentarii. Oni nie mają jakiegoś planu, że na przykład za kilka lat chcą być kimś. Nie? Tylko oni mają większość streamerów. Z jak najwięcej zarobić, mieć szybki samochód, kurtkę drogą, torebkę, jak jesteś dziewczyną za 20 tysięcy na przykład. Więc oni tak myślą. Więc jeżeli oni mają do wyboru, widzowie będą źli, a w drugiej mają na przykład milion zarobię, no to biorą to. I jeszcze mogą napluć widzą, nie? Więc ten film według mnie nic nie zmieni. Kompletnie nic nie zmieni. To by musiało prawo. Bo okej, influencer jeszcze nie chce siedzieć w pirlu. Nie? Ale tak ogólnie to większość to robi to. Nie wiem, czy mają zajawkę. Większość robi to, podejrzewam, dla pieniędzy. Zapytacie na przykład mnie, a ty Sylwuś, czemu robisz? Dla pieniędzy? A ja wam powiem, że nie. Nie uwierzycie. Ale ja już po 10 latach na YouTubie jestem zarobiony. Mógłbym nie pracować do końca życia, ale właśnie tych live'ów, tego mojego p***ania. I się tak zastanawiam, po co ja to robię? Lubię, że o, tutaj ktoś mnie posłucha i się czuję wtedy, o, coś znaczy w życiu. Mamy też społeczeństwo, ja uważam. Bo wiecie, te dzieci są też wychowane właśnie na tym kulcie takim pieniądza, jaraniu się. Wy zresztą też, nie mówię, że tylko dzieci, ale osoby starsze też. Że koniec końców za takie 10 lat taki na przykład Mergani, co sobie siedzi na Malcie i reklamuje jakieś kasyna nielegalne w Polsce, sobie przyjedzie jakimś super furą, a ja przyjadę moim Land Roverem, który za 10 lat już się będzie rozpadał. I nikt nie będzie analizował, jak się dorobił Mergani, a jak Wardenga, tylko będzie, o, Mergani gość. Ma spodnie Versace. A Wardenga obdartus, brudas, niezadbany. Ale wiecie, o co chodzi w życiu? Żeby mieć opinie tych randomów różnych i tak dalej, tylko wiedzieć samemu przed sobą, kim się jest, jak się żyło i czy jest się dumnym z tego, jak się żyło i jakie decyzje podejmowało. A tego mi nikt nie zabierze, nawet osoba bogatsza o 1 zero, o 2 zera, a nawet o 3 zera.